Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Car Mechanic Simulator 2014. Jak widzicie, mam polską wersję. Aby zmienić sobie grę na wersję polską, wystarczy tutaj zmienić myk. I mamy język polski. Od jakiegoś patcha po prostu zostało to wprowadzone. Ta gra jest cały czas aktualizowana, co mnie bardzo, bardzo cieszy. No i chodźmy do rozgrywki. Zlecenie 21. Co to dzisiaj nas czeka? Okej, sprawdźmy, co my tu mamy. Napraw nieszczelną pompę, sprawdź pasek rozrządu. Ten samochód doprowadza mnie do szału. Właśnie wymieniłem w nim wszystkie świece zapłonowe. I wiesz co? W pompie wody dalej jest wyciek. Co mogło doprowadzić do uszkodzenia paska rozrządu? No dobra. Dlaczego ja nie słyszę muzyki? Chwileczkę. Coś tu nie gra. Właśnie, coś tu nie gra. Jest wszystko ok. Leci sobie muzyczka. Możemy ją chyba w zasadzie podgłośnić, ale akurat nie teraz. No dobra, trudno. Czyli co, przypomnijmy sobie. Nieszczelna pompa wodna i pasek rozrządu. Sprawdzamy. Ej, paski. Sprawdzamy. Mamy tylko sprawdzić, czy wszystko gra. Jeśli coś nie gra, zdaje się, że jest ok. Aha, tu coś jest z pompą wody, nie tak? To i tak musimy ściągnąć pasek. Fajnie, że teraz po polsku jest, to będę wiedział, jak się nazywają konkretne części w samochodzie. To jest istotne z mojego punktu widzenia, bo ja jednak jakimś tam specjalistą od tego to nie jestem, niestety, czy stety może. Ale uważam, że każdy ma inną rolę w społeczeństwie i nie każdy musi się znać na wszystkim, prawda? No i dobra, tu mamy pompę wody, ją sobie wymieniamy, możemy ją naprawić, czy po prostu przeprowadzić renowację. Taka renowacja jest tyle dobra, że po prostu kosztuje mniej niż nowa część. Tutaj kosztowało 139 dolarów, a sprawdźmy, ile by kosztowała nowa pompa wodna. Na pewno trochę więcej. O, tu się coś pojawiło, dyferencjał. Zdaje się, że wraz z postępami w grze odblokują się, o właśnie, widzicie, 300 dolarów. 300 dolarów, a 139 to jest różnica, prawda? Wraz z postępami w grze odblokowują się jakieś nowe części, wiecie? Tak jak później pojawi się coś nowego do wymiany. Także nie jest tak, że jeśli od początku mamy wszystkie, znaczy możliwe części do wymontowania, to później na końcu gry też będą jakieś inne. To jest bardzo fajna sprawa. Okej, wsadzamy. Napinacz pasa. Pasek klinowy, kurczę, wszystkiego się teraz nauczę dzięki temu symulatorowi. No dobra, czy zrobiliśmy sobie wszystko? Wszystko. No to idziemy dalej. Okej. Przeprowadź test na ścieżce diagnostycznej. I zobaczcie, nowy garaż. Właściwie no nie garaż, tylko warsztat. Tak jest. Nowe zadania, nowy poziom wyzwań. Chodźmy na ścieżkę diagnostyczną. Okej, teraz musimy wjechać samochodem do przodu troszeczkę. I wciskamy hamulec. Teraz testujemy tylne koła. Okej. Teraz będziemy testować przednie, zdaje się. Okej, przytrzymujemy hamulec. Co się dzieje? Nie, teraz testowaliśmy tylne. Dobra. I teraz chyba będziemy sprawdzać zawieszenie, czyli będziemy troszeczkę podskakiwać. Przydałaby się taka maszynka do sypialni, co? Okej, jedziemy dalej. No i dobra. Wydaje się, że chyba wszystko jest tutaj w porządku. Samochód przetestowany i zadanie zdaje się, że wykonane. Właśnie fajnie jest w tych warsztatach późniejszych, tych nowszych, dlatego że po prostu mamy właśnie takie małe jakieś rzeczy do naprawy, jakieś tam elektroniczne pierdoły, za które nie musimy nic spłacić, prawda? To jest czysta robocizna, no a że w grze się nie męczymy ani nie brudzimy, także dla nas straty nie ma żadnej, a zysk jest bardzo duży.
i w tym wypadku zarobiłem 300 dolarów za nic. Dobrze, co tym razem? Sprawdź silnik i znajdź rozwiązanie. Nie mogę uruchomić silnika, proszę, napraw to szybko, bo potrzebuję samochodu na jutro rano. 300 dolarów, sprawdzamy. Szybciutko, i zobaczcie, co tu można. A nie, myślałem, że można coś ze światłem robić. No dobra, samochód nie odpala, więc co? Świece? Akumulator? Stan? Nieznany. Albo świece, albo starter. Ze starterem może być coś nie tak. No nic, patrzymy. Musimy go wyciągnąć pierw. Ale to mogą być też świece. Wiecie co? Ja myślę, że to są bardziej świece. Tego zadania nie przypominam sobie, żebym go robił. Także to już będę trochę, tutaj trochę wolniej szedł niż w poprzednich odcinkach. No dobra, sprawdzamy sobie świece, bierzemy lupę, przybliżamy sobie obraz. Oj, tutaj mi jedna świeca uciekła. Jesteś tu. Ops, jest, to są świece. Starter będziemy mogli zamontować z powrotem, ale zobaczcie, nie wszystkie świece są trefne. Do wymiany są chyba tylko niektóre. I tu ostatnia. Okej, dwie świece do wymiany. Nie to, wymontowujemy świece. No, naciskaj się. Okej, ta świeca, która jeszcze tam była uszkodzona. Ta, tak? Tak jest. No dobra, to starter możemy sobie zamontować z powrotem. On raczej chyba nam nie będzie tutaj wadził nic, prawda? No dobra. Akumulator zdaje się, że też jest dobry. Ale nie zaszkodzi go też sprawdzić. No, jest w porządku. No dobrze. No to idziemy sobie kupić świece. Czy raczej zamówić, prawda? Sklep z częściami. Kupujemy nowe świece. Gdzie są świece? Kurczę, jak fajnie teraz można sobie przeglądać wszystkie te części i wiadomo co jest co, a wcześniej to tak nie do końca, tylko mniej więcej po kształcie rozpoznawałem te części. No dobra. Pyk, jedna świeca. Druga świeca i właśnie zobaczymy, jak się nazywają te rurki od świec śmieszne. Przewody zapłonowe. Okej, super. I osłona silnikowa. I tyle. Zadanie wykonane. Idziemy dalej. Okej. Wymień wszystkie zużyte części. Wjechałem na dziurę na drodze i uszkodziłem zawieszenie z lewej strony. Możesz to naprawić? 3000 dolarów! Jest! Uhohoho! Zobaczcie ta na to. Sprawdźmy, jaki ma tu silnik. Chyba już V6, co? Tak jest, mamy tu silnik V6. Ojej. Takie też tutaj będziemy naprawiać. A tu już jest bardziej skomplikowany materiał. Zobaczcie, że świece zapłonowe są teraz z dwóch stron. Wiadomo, to jest silnik V. No to dobra. Lewa strona, sprawdzamy sobie. Może to być też tył, ale to zaraz sobie też wszystko zbadamy, spokojnie. Oj, i co my tu mamy? To jest... Oj, nie to, nie to, nie to. Tak, i co to jest? Łącznik stabilizatora lewy. Wygląda ok. Dobra, już mamy tutaj zewnętrzny drążek kierowniczy. Wewnętrzny drążek kierowniczy też jest zrypany. Lewa strona. Jeszcze przydałoby się zbadać. Tak, widać, że tutaj coś jest jeszcze z wahaczem przed nim. Spieprzone. O, jest tak zaznaczony na rdzawy kolor, więc jego będzie trzeba tutaj chyba raczej też wymienić. Zobaczmy jeszcze tył. Tył chyba będzie tu ok. Można sobie nawet tak zajrzeć. Chociaż coś tu nie gra z tym przegubem tutaj. Tak mi się wydaje. Wiecie co? Wymontujemy sobie koło. I się upewnimy, co tu nie gra. Okej. Okay. Gotowe. Teraz to sprawdzimy sobie może od góry. Spadamy sobie. Tak sobie badamy. A, celuj się, celuj się. Nie, jest ok. Wydawało mi się, że coś nie gra, ale zdaje się, że wszystko jest w porządku. Czyli lewa strona z przodu po prostu. Tylko do wymiany tam jakieś drobne elementy. No to dobra, to zamawiamy.
cyk. Idziemy zamówić potrzebne części. Czyli tak. Wahacz przedni lewy. Gdzie ty jesteś, wahacz? Jest. Wahacz przedni lewy, tak? To jest lewy, to jest lewy, to jest lewy. Lewy, prawy. Dobra. $300. Sporo. Teraz jeszcze... Teraz to chyba na dole będzie. Wewnętrzny drążek kierowniczy, zewnętrzny drążek kierowniczy. Trochę wydaliśmy kasiorki. Kurde, jaki samochód. Ale myślę, że się opłaci, no bo przecież trzeba to wszystko powymieniać, prawda? Tak. Ok. I tu sobie założymy. Natomiast wahacz założymy już od dołu, podnosząc samochód do góry. Bo niestety od tej strony się go nie wymieni. Wow, a co to z tym kołem? Koło trzeba kupić. Koło jest zepsute. Koło. Gdzie ty koło jesteś? Jakie mu tam kupimy? O rany boskie. Jakie to wszystko drogie jest. Trzeba mu wybrać takie, żeby pasowało, wiecie? Jakie on tutaj miał? Chwileczkę, trzeba to sprawdzić. Koło. Koło Wulkan. Jakieś coś tam. Wulkan Family. Wulkan coś innego. Gdzie tu jest ten Wulkan, co ja chcę? Jest. 1700, czy to nie za dużo? Chociaż ta, no chyba 3000, tak? 3000 nam dał. No to wystarczy. Zakładamy mu nowe koło. Ciekawe, czy koła da się naprawić. Przeprowadzić renowację. Regenerację. Nie wiem, chyba nie. Chyba można tylko takie elementy jak skrzynia biegów i proszę was, jakiś tam alternator czy pompa wodna. I dobra, jeszcze tylko tutaj wahacz wymieniamy. Aha, najpierw przegub. Przegub? Nie, tuleja wahacza się nazywa. Dobrze. I okej. I zakładamy. Tak. Tak. I tak. Ja bym... O! Tuleja wahacza też do wymiany. Widzicie? Wychodzi tutaj. Mi się wydaje, że coś może być tutaj. Też nie teges. Nie mogę tego sprawdzić. Amortyzatora całego. Zdaje się, że to się robi od ten. Ale najpierw wymienimy sobie tą całą tuleję. Chwileczkę. Tuleja wahacza. Gdzie ty jesteś, tuleja wahacza? Jesteś tu. $110. No jest tego sporo. Właściwie dziwne to jest, że klient od razu daje nam jakiś budżet, prawda, na to, żeby przeznaczyć. Znaczy często mówią, oj, wie pan co, proszę nie przekroczyć takiej i takiej ceny, bo nie stać mnie na lepsze części, tam niech pan coś dobierze, wybierze, żeby tylko chodził, prawda. A czasami jest tak, że po prostu, ej, patrzcie na to. Mi się wydaje, że coś tutaj nie gra i trzeba to sprawdzić. Coś tutaj jeszcze z tym amortyzatorem wygląda strasznie podejrzanie. Mam nadzieję, że to tylko amortyzatora bez sprężyny. No, coś tu nie gra, moi drodzy. Jak go zbadać? O rany. My go tu nie zbadamy, cholerka. No nic, ale trzeba to zbadać, bo naprawdę nie wygląda dobrze. Dobra, no to wyciągamy, bo inaczej chyba się po prostu nie da. Ale jak go się wyciągnie? Od góry nie. Aha, mam montaż teraz włączony. Czyli muszę najpierw tutaj łącznik wyciągnąć. I dopiero wtedy cały amortyzator. Coś mi się wydaje naprawdę, że on nie jest zbyt dobry teraz. Sprężyna. Wyciągamy. I sprawdzamy od razu. Czy coś tu czasem nie gra?
Tak, amortyzator jest walnięty, sprężyna jest natomiast dobra. Czyli wymieniamy sobie również amortyzator. On tam brzydko wyglądał, naprawdę. Bo już widać po tej takiej rdzy, jak widać rdzę, to znaczy, że w tej grze część jest po prostu rypnięta. Gdzie tu? Przód, lewy jest. No dobra. Mamy już tutaj to, co nam potrzeba. I zakładamy. A jak założymy. Chwileczkę, czemu mi się to. Aha, tu jest sprężyna najpierw do zakładania. A ja tego nie widziałem. Dziwne, co nie? Bo najpierw zakłada się. Oj! God damn it, co to nie to? Amortyzator C, lewy przód. Cholera jasna, zły kupiłem amortyzator. W rzeczywistości jest tak, że najpierw zakłada się sprężynę na amortyzator, a dopiero cały amortyzator. Amortyzator C, przód, lewy jest. Widzicie, tutaj już są jakieś inne typy tych amortyzatorów, chyba w zależności od tego, czy od samochodu to chyba zależy, czy jest sportowe, czy nie. Tu jest chyba raczej sportowe zawieszenie, jak myślicie? Zdaje się, że tu wszystko gra. To sobie założymy. Coś tam jeszcze miałem sprawdzić, zgadza się? To na razie tego nie zakładamy. Sprawdźmy, co tutaj. Wyleciało mi z głowy, co jeszcze miałem sprawdzić. To jest najgorsze, cholerka. Ej, sprawdźmy. No, widzicie, że te zadania już tutaj będą się ciągnąć chyba dłużej trochę. No ale chyba nie będziecie narzekać, prawda? Nie będziemy narzekać, bo naprawdę takie rozwiązywanie problemów to jest esencja gry. Właściwie niepotrzebnie ja zakręcam te koło. Powinienem jeszcze sprawdzić, czy tam na pewno wszystko gra, ale wydaje mi się, że tak. Chodźmy do góry. Sprawdźmy jeszcze tutaj, czy wszystko jest w porządku. Czy ja tuleję wymieniłem? Tak. Tu jest jeszcze jedna tuleja, ale w tej grze ona jest nieistotna. A. Co on tu jeszcze od nas chce? Stan dobry. Weźmy sobie widok uszkodzeń. Co tu ci jeszcze nie gra? Drogi kawalerze. Tu mamy to. Tu jest pięknie. Oj, oj, oj. Co my tu mamy? A sprawdźmy wahacz ten z tyłu. Da się go zbadać? Da się. Nie, on jest w porządku. Czy da się to zbadać? Chyba się da, ale ja nie wiem jak. Ha! Ciekawe, jeszcze raz przeczytam, co on tam pisał nam. Czyli już chodziłem zawieszenie z lewej strony. Czy możesz to naprawić? Lewa strona, czyli zdaje się, że tu jest wszystko ok. A może coś ze stabilizatorem się spierdzieliło, jak myślicie? Sprawdźmy. A, stabilizator poprzeczny, ale jego nie możemy sprawdzić. Coś czuję, że za chwilę znowu będziemy musieli koło tutaj rozmontować. Odmontować, znaczy się. Czy się uszkodziły klocki hamulcowe, albo tarcza, albo jakiś ściskacz, nie wiem tego. Ale już się robi nieciekawie. No i sprawdzamy jeszcze raz, co tutaj nie gra. Okej. Om. No, tu niby wszystko gra. Tu chyba też. Na pewno patrzę się w złym kierunku. No skoro tutaj wszystko wymieniłem, co mogło się uszkodzić, to pewnie zniszczone jest coś, co piasta.
Myślicie, że piasta się spieprzyła? Tylko jak do niej dotrzeć? Bym musiał ściągnąć całe ten... tutaj rzeczy. Oraz sprawdźmy klocki. No, sprawdzajcie. Aj! Nie, dobra, klocki na pewno nie. Musi być coś innego. Okej, postanowiłem przetestować mój samochód na... Znaczy mój samochód do naprawy na... diagnostyce i zobaczymy, co wykaże diagnostyka w tym przypadku. Na razie musimy tak czy inaczej przetestować hamulce, chociaż nie o to mi chodzi. Okej, i znowu gaz i hamulec. Dobrze. I teraz przetestujemy sobie zawieszenie. Co prawda wiem, że mam coś z lewym zawieszeniem, przynajmniej tak twierdzi klient. I za chwilkę zobaczymy, co się dzieje. Coś w prawym jest nie teges. Ale to był przód, tak? Czy możliwe, że gdy gościu najechał na dziurę lewym kołem, to się coś spieprzyło z prawym? A tu z kolei coś z lewym. Ciekawa sprawa. Za chwilkę do tego dojdziemy. Dobra, no to co, sprawdzamy sobie tutaj wszystko, czy wszystko gra. Okej. Co tu może być nie teges? Już patrzymy. Tu wszystko na zielono. Panie Władysławie. O co ci tu chodzi? Cholera jasna. Ajajaj. Nic, no to nic nie zrobimy. Koło mu wymieniłem. A! Chwileczkę. Jest taka jedna moja mała... Okej! Okay. Dobra. Trzeba po prostu było przykręcić koło. Bo on w tym poprzednim zadaniu miał po prostu koło rypnięte też i trzeba było mu wymienić. Okej, okay, wymień wszystkie klocki hamulcowe. To jeszcze raz ja mam nadzieję. Mam trochę gotówki i potrzebuję nowych hamulców. Prawie rozbiłbym się już 4 razy. Okej, okay. Gratek. 4 razy. Gdzie ty masz te klocki hamulcowe? Wszystkie? Mówił wszystkie klocki hamulcowe. A, czyli standardowa robota. Myk, myk. Mamy gotowe. I robimy szybko wszystkie klocuszki. Wymieniamy, najpierw wyciągamy, a potem kupimy i wszystko włożymy. Dobrze. Tył. Nie wiem, czy tył też, ale chyba też. Raczej na pewno, no bo w sumie, jak mówi, że wszystkie, no to wszystkie. Chyba, że z tyłu ma, nie, z tyłu ma też ma tarczowe. Dobra. Tak. I tak. Idziemy dalej. Okej. Okay. Tamto zadanie poprzednie było takie dziwne. Znaczy, myślałem, że trudne, bo nie wiedziałem, co jeszcze jest do wymiany, ale zapomniałem, że tam jeszcze koło nowe kupowałem gościowi i... no właśnie, to był taki mały żart od twórców. No ale trudno. Udało nam się z tym też tutaj uporać, nie było chyba żadnego problemu. Znaczy, w sumie był trochę problem, ale... dało radę jakoś. Ok, musimy kupić aż 8 klocków hamulcowych. Jeszcze sprawdźmy. Nie, nie ma znaczenia jakiego typu, bo tu jest chyba to zunifikowane. W ogóle tu części są prawie wszystkie takie same w każdym samochodzie, tylko różnica jest pod względem typu silnika. Czy to jest V, czy to jest taki zwykły. Klocki. $50. Musimy kupić 8. Raz, dwa, trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Mamy 8 klocków. Możemy tutaj także pożyczyć pieniążki. Kiedyś tej opcji tutaj nie było. I zakładamy klocki wszystkie po kolei. Czy ja na pewno kupiłem 8? Zdaje się, że tak. W ogóle szczęki ma też nieciekawej jakości, ale to nas nie obchodzi, bo klient prosił o po prostu hamulce.
A może na szczęki nie miał pieniędzy. Nie na hamulce, tylko na klocki hamulcowe, bo hamulce określa się jako już cały zestaw klocków ze szczękami oraz tarczami hamulcowymi. Okej, mamy wszystko ładnie. Tutaj przykręcamy. Jeszcze posprzedaję sobie wszystkie te części zużyte, które tam miałem od klientów. Zawsze to parę dolarów do przodu, a ja sobie tych dolarów trochę tam zbieram. I w ten sposób mam już, już wam powiem ile. Mam już tam 9000 coś dolarów, nie wiem ile dokładnie. W komputerku musiałbym sprawdzić, tutaj nie jest napisane. Może nawet z 10 już mam, bo już jest sporo. Się nie zarabia tak dużo. Dobrze. I zakładamy jeszcze dwa zaciski. Tak. Okej. Jeszcze tutaj. O. I tak. I gotowe. Myk. Mamy zadanie gotowe. Idziemy do następnego. Co tym razem? Wykonaj jazdę próbną. Wymień wszystkie uszkodzone części. Kiedy poruszam rano swoim samochodem, przez 15 minut dobywają się z niego podejrzane dźwięki. Można coś z tym zrobić? Strasznie mnie to denerwuje. Może być coś z alternatorem, wiecie? Bo... zdaje się, że alternator jest wykorzystywany w początkowej fazie jazdy do ładowania akumulatora, który się z kolei rozładował na po prostu rozruchu. Nic teraz nie słyszę, żeby coś się działo. Klocki hamulcowe widać, że trochę, słychać, że trochę piszczą. Tak, zdecydowanie hamowanie jest tutaj słabe. W przyszłości warto by było, żeby klient sobie to po prostu jakoś naprawił. No ale nie ma tego w zleceniu, więc nas to nie interesuje. Nie obchodzi nas też tak, że czy przejdziemy dobrze ten test, czy nie. Mamy po prostu sprawdzić, jak samochód chodzi i tyle. A to, że jedziemy, no to siłą rzeczy trzeba to zrobić i już. No i dobrze. I sprawdzamy ten nasz alternator. Może to jest właśnie to, co jest zepsute. Sprawdźmy. Nie można, cholerka, od razu alternatora sprawdzić. To jest trochę niefajne. Trzeba go wykręcić i dopiero sprawdzić. Nie wiem, czy to jest. Sprawdźmy. Nie, alternator jest w porządku. Coś czuję, że to będzie długie, długie, długie zadanie. Ale damy sobie jakoś radę, spokojnie. Przekręcamy tu z powrotem. Właśnie, a przetestujmy jeszcze inne tutaj części rozrządu. Napinacz, ok. Pompa wodna, ok. W miarę ok. Co tu mamy? No dobra. Wygląda na to, że tu jest wszystko w porządku. Ok, zakładamy z powrotem. To może nie grać. Przez pierwsze 15 minut coś jest nie tak. Starter wygląda nieciekawie. Jest na żółto, tak? Raczej rozrusznik to się nazywa. No dobra, ale po angielskiej części był starter. Powinien się domyśleć, że to jest po prostu rozrusznik. Świece? Nie, raczej pokrywa silnikowa to nie to. Co tu jeszcze może nie grać? Właściwie wszystko świeci się na żółto, to nie jest dobry znak. Może coś z filtrem powietrza? No i sprawdźmy ten filtr, może coś nie tak jest. Też wątpię, żeby samochód wydawał jakieś nieciekawe dźwięki przez pierwsze 15 minut.
z powodu filtra, no bo filtr jest cały czas potrzebny do jazdy, prawda? Od niego zależy to, czy samochód będzie dużo palił, czy mniej. Nie, jest w porządku, tak jak się domyślałem. Co tu nie gra? Może... O! Mamy winowajcę. Zobaczcie. Kolektor wydechowy silnika. No to załóżmy tutaj te elementy, które wyciągnęliśmy, żeby nie zapomnieć o nich. Ok, czyli sprawdziliśmy sobie, że jest tutaj uszkodzony... co ja robię? Tutaj mamy to uszkodzone. Podnieśmy sobie samochód do góry. Wymieńmy wodliwą część. Ja zapomniałem, jak ona się nazywa. Bo wiecie, zrobiłem sobie małą przerwę, bo w trakcie kręcenia tego odcinka zrobiło mi się bardzo niedobrze. W sensie takim, że musiałem się położyć na chwilę i zrobić sobie po prostu przerwę. I tyle. Dlatego teraz nie wiem troszeczkę, o co chodzi. Znaczy wiem, że trzeba tam rozebrać tą część od wydechu. To jest chyba kolektor wydechowy, tak mi się wydaje. No ale już jest w każdym razie ze mną ok. Po kilkugodzinnej przerwie i mogę działać dalej. Czy to jest kolektor wydechowy? To jest kolektor wydechowy silnika, drodzy państwo. Wymienimy tą rzecz. Żeby ją wymienić, musimy niestety opuścić znowu samochód. Naciskamy ten piękny, seksowny guzik, żeby opuścić tę naszą piękną, seksowną, jasno-niebieską brykę. Kurde, taki samochód robi. O, dopiero z tej strony możemy wyciągnąć ten kolektor. Tu jest masę śrubek do odkręcania. Ale spoko, wymienimy sobie. Raczej tego już nie możemy tutaj zrekonstruować. Nie mamy. Ale to nic. Kupimy nową część, zobaczymy, jaki tam budżet. Chyba z tego, co zdążyłem zerknąć, to mamy $300 na to przeznaczyć. Możemy $300 na to przeznaczyć. 800. No to wspaniale, wszystko pamiętam. Idziemy kupić nową rzecz. Kolektor. Mamy tu kolektor. 600 dolców. Robocizna będzie 200 dolców. Chociaż coś musieliśmy tam... Nie, musieliśmy tylko zrobić... Przetestować samochód, prawda? Montujemy nowy kolektorek. Wkręcamy śruby. O, pięknie. Wyłączymy sobie ten widok, bo mnie denerwuje. I teraz dzięki temu, że zmieniłem sobie widok, muszę wkręcić... Znowu te same śrubki, ale to nic. Tak jak już mówiłem, fajnie, że ta gra jest teraz po polsku, bo przynajmniej wiem, które części jak się nazywają. I przy okazji też sam się co nieco nauczę o tych samochodach. Chociaż wiem mniej więcej, jaka może być przyczyna, gdy coś tam w samochodzie nie działa, to wiem, że może to być to albo tamto. Ale oczywiście nie wiem wszystkiego, bo mechanikiem nie jestem. Jestem po prostu kierowcą z wiedzą podstawową o samochodach. I okej, zakręcamy tutaj następny element. To jest coś, czego nie zdążyłem nawet przeczytać i zauważyć, ponieważ jestem jeszcze zamroczony i lekko kubkowaty. No ale to w sumie nic nowego u mnie. Zakręcamy kolejne śruby. Dobra, tu. Świetnie. Mogliśmy gościowi w sumie gorszą część zamontować, ale mogły być z tym jakieś problemy. Chyba tak się nie do końca czyta. Leci taka jeszcze senna muzyczka, o Jezus. Dobrze, że już mi te wymioty przeszły. Nie no, całkiem przyjemne, nie powiem. Ok, a tu już mamy jakiś inny system wydechowy. Chyba. Nie, jeszcze dojdzie coś do tego. No tak, tu mamy jeszcze. No to w sumie taki sam. Tłumik końcowy dajemy tutaj. No i drodzy państwo, ukończyliśmy sobie zadanie. Samochód jest kompletny. Chodźmy do następnego. Właściwie to zakończmy już, ale pokażę wam, co mamy
do zrobienia w następnym zadaniu. No i następne zadanie będzie polegało na naprawieniu zawieszenia. To znowu ja, moja żona często korzysta z GPS, niestety nie przejmuje się jakością dróg, które wybiera jej GPS. W rezultacie jeździ chyba po najgorszych dołach na świecie, dzięki czemu w moim samochodzie coś takiego jak zawieszenie nie istnieje. Wiesz co masz robić, jasne, dajesz 2000 dolców, to ja chłopie wiem co mam robić. Naprawię ci ten piękny różowy samochodzik, ale dopiero w następnym odcinku, więc będziesz musiał poczekać 2 dni. Przepraszam cię serdecznie. Jeszcze twoja żonka pojeździ takim pięknym gratkiem. Nie obchodzi mnie to w sumie. Dziękuję wam za wyświetlenie i zapraszam na następny odcinek. Zaczniemy sobie od różowego małego samochodzika. Trzymajcie się ciepło, na razie, cześć.